A więc tak, na potrzeby. A więc tak, na potrzeby dzisiejszego filmiku wybrałem dla Was jedne z lepszych książek 2020 roku, które przeczytałem w 2020 roku. W ogóle mam do Was taką sprawę, bo zbliżamy się do 2000 subskrypcji na kanale, co jest bardzo fajne i bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. I pomyślałem sobie, że w związku z tym zrobimy sobie Q&A. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to wrzucajcie je na dole w komentarzach. Ja chętnie na nie odpowiem. To mogą być pytania książkowe, nieksiążkowe, blogowe, nieblogowe. No i jakie chcecie. Jeżeli chcielibyście się czegoś dowiedzieć, czy to o polecanych książkach, czy to o życiu blogera, vlogera, czy o planach, to cokolwiek. Wybiorę najciekawsze pytania i zadam je w filmiku. A jeżeli fajnie wyjdzie to Q&A, to być może zrobimy sobie jeszcze live'a też z okazji 2000 subskrypcji. Niedługo będę mógł kręcić wąsy. Książki na majówkę. Mam pięć, wybrałem pięć. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Wąsy naprawdę postarzają. Te pięć książek to są naprawdę bardzo dobre książki. Dobre i bardzo dobre. O kilku już mówiłem. W ogóle nie będę się o nich rozwodził jakoś bardzo mocno. Chciałbym, żeby ten film miał charakter takiej polecajki po prostu. Zaufajcie mi, to są naprawdę ciekawe książki i warte przeczytania. Zacznę może od tej, która jest z roku 2019. To jest książka, która znalazła się w finale Nagrody Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. I to jest Dobry Wilk Larsa Berge. Dowiedziałem się, że Berge czyta się jako Berie ostatnio, chyba słuchając podcastu Michała Nogasia w Radiu Książki. A więc Lars Berge, Dobry Wilk, tragedia w szwedzkim zoo. Reportaż, który zaczyna się jak kryminał. W zoo wilki zagryzają jedną z pracowniczek i ta tragedia jest punktem wyjścia dla dziennikarza, który próbuję dowiedzieć się, co zawiodło, dlaczego wilki wykarmione przez kobietę, którą tak się zdawało, traktowały jak własną matkę, no bo karmiła je z butelki, kiedy te były szczeniakami, dlaczego pewnego dnia no po prostu ją zabiły. Od tego wydarzenia reporter wychodzi, ale ta książka zmienia się w taką. Ja nazywam tę książkę trochę takim esejem, takim traktatem na temat obecności zwierząt w życiu ludzi, nie tylko w Szwecji, ale w ogóle. Jest to oczywiście też książka o obrazie wilka w kulturze, ale generalnie o tym, jak traktujemy zwierzęta, jaki mamy, jak je sobie udomowiliśmy, ale nie w takim sensie, że po prostu nie są te zwierzęta dzikie, tylko po prostu. Tylko w takim sensie, jak my sobie tłumaczymy czasami ich zachowania, jak je rozumiemy, albo jak właściwie ich nie rozumiemy. Bardzo ciekawa książka, wyjątkowa spośród tych pięciu, które znalazły się w finale tegorocznej Nagrody Ryszarda Kapuścińskiego. Polecam, bo to jest bardzo nieoczywista książka, nieoczywisty temat, to po pierwsze, a po drugie, książka, która pokazuje z różnych perspektyw to właśnie, jak my dziś postrzegamy zwierzęta i co z nimi robimy. Ale to nie jest książka jakaś moralizatorska w tonie, a raczej zadająca ciekawe pytania i taka, która pozwala z wielu różnych perspektyw spojrzeć na opisywaną sprawę. Tamto to był reportaż, a tutaj mamy prozę. To jest najnowsza proza wydana przez wydawnictwo Czarne Bez Matek. Opowieść o kobiecie, narratorce, która traci matkę. Matka choruje na nowotwór, a później umiera, i to jest książka o tym, jak matka odchodzi i o tym, co się dzieje z autorką, z narratorką,
w okresie żałoby. Jeżeli chodzi o temat, to wiele było takich książek, które opisują straty, które opisują stratę rodziców, stratę matki, właśnie chociażby Wicha i rzeczy, których nie wyrzuciłem. Ta książka jest ciekawa ze względu na formę. Mówiłem o niej w ostatnim lub w przedostatnim filmiku. Ciekawa proza, dłuższe i krótkie formy. O, tak to wygląda. Czasami jest długo, czasami jest krótko. Coś innego na pewno. Coś, co rzeczywiście pozwala spojrzeć na, chyba zwłaszcza na żałobę, w sposób świeży, inny, właśnie nieoczywisty, oryginalny. Biografia Anny Walentynowicz. Bardzo fajna biografia. Ja tą biografię polecam zwłaszcza dlatego, że ona pokazuje bardzo fajnie, z bliska i bez żadnego lukrowania, żadnego bohaterstwa, walkę z komunizmem w Polsce. Oczywiście jakby sednem tej książki jest życie Anny Walentynowicz, czyli działaczki solidarnościowej, która, dzięki której właśnie komunizm upadł, między innymi. Ale właśnie ze względu na to pokazanie z bliska, jak wyglądała walka z komunizmem, jak wyglądały na przykład konflikty z Wałęsą, albo jak bardzo trudno było przekonać ludzi do protestowania, albo jak Kościół nie do końca zawsze był po stronie solidarnościowej, tej protestującej, albo o tym, jak tak naprawdę mało osób walczyło o to, żeby obalić komunizm w Polsce. Bardzo ciekawa książka. Polecam, naprawdę. A to jeden z lepszych zbiorów reportaży, jaki do tej pory pojawił się w 2020 roku w Polsce, czyli Przyszło nam tu żyć Jeleny Kostiuczenko, reportaże z Rosji. Bardzo mocna książka pokazująca, jak zwykli ludzie radzą sobie w trudnej rosyjskiej rzeczywistości. To jest taka ciemna strona Rosji, pokazana w bardzo dosadny sposób, też w dużej mierze w bardzo emocjonalny sposób, ale podoba mi się to, że Jelena Kostyuczenko nie popada w żadną śmieszność, bo czasami tak jest, jeżeli ktoś jest za bardzo zaangażowany, a ona tutaj jest jako autorka bardzo zaangażowana, przekonana do tego, że trzeba o tych ludziach opowiadać, bo o nich nikt nie chce mówić, nie chce o nich pamiętać i w tym swoim przekonaniu, w tej swojej determinacji nie jest śmieszna, nie jest... Nie można jej postrzegać jako takiego frika narwanego, bo te historie pokazują, że nie ma w zachowaniu Jeleny Kostyuczenko, to znaczy w postawie Jeleny Kostyuczenko, żadnej przesady. Nie ma w tej książce polityki, to też jest ważne. Tu nie ma, że Putin zrobił coś i to jest zupełnie inna książka. Wiele w niej jest mocnych historii, a bardzo mało polityki. I z tego względu też ją bardzo serdecznie polecam. I na koniec też zostajemy w Rosji, bo Maria Stiepanowa jest rosyjską autorką, poetką, pisarką. Napisała książkę o swojej rodzinie, ale to nie jest książka taka w stylu, że była moja babcia, był mój dziadek i co oni robili. To jest tak naprawdę książka o pisaniu książki na temat swojej rodziny, o pisaniu książki na temat pamięci. Jeżeli ktoś lubi taki poziom meta, to ta książka na pewno mu się będzie bardzo podobała, mnie się podobała, bo tutaj, bo Maria Stiepanowa zastanawia się, przy okazji opowiadając historię swojej rodziny, czym jest dla nas pamięć, czy w ogóle ona jest potrzebna. No to jest ciekawe, bo autorzy piszący o pamięci bardzo rzadko zadają takie pytanie, czy ona w ogóle jest nam potrzebna, albo w jaki sposób jest nam potrzebna pamięć taka szczątkowa, którą mamy o swoich rodzinach, czy po prostu o historii naszego kraju też trochę. Tę książkę na okładce poleca Marcin Wicha, więc to też jest pewna rekomendacja. Ja wam ją polecam, ona jest gruba, ona bywa bardzo trudna, bo Stiepanowa, no bo to jest esej, to nie jest książka tak bardzo fabularna, chociaż też się zdarzają różnego rodzaju historie w niej opowiedziane, oczywiście. No ale moim zdaniem warto, naprawdę warto, jeżeli chcecie się zagłębić i bardzo tej książce będziecie potrafili się poświęcić, bo nad nią trzeba się skupić,
no to myślę, że to jest książka dla Was. Trochę już głupieję, bo chętnie bym wyszedł, to znaczy wychodzę oczywiście z psem na spacer, ale chętnie bym wyszedł na dwór z kamerą, żeby no coś innego zrobić tutaj na kanale. Nie wiem, czy Wy lubicie takie vlogowe klimaty, jeżeli chodzi o kanały książkowe. No, ja bym chciał takie rzeczy robić i wydaje mi się, że to jest ciekawsze, bo w takiej formie też można opowiadać o książkach w bardzo fajny sposób. Już się nie mogę doczekać, kiedy będzie można wyjść się spotkać z kimś i porozmawiać o książkach, a nie tylko ja i moja. No piękna, bo piękna, ale jednak ciągle ta sama twarz. Ja mam nadzieję, że Wy rozumiecie ironię, nie?